Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przed kilkoma dniami, no, miałem niezły stres związany z tym, że YouTube zamknął mi kanał szachowy, ten który właśnie prowadzę, i miałem troszeczkę, no, powiem szczerze, dziwne uczucie. Tak, jakby mi ukradli. Luksusowe auto, a za chwilę zwrócili, bo po godzinie kanał został przywró przywrócony do życia e, i nie wiem z jakiego dokładnie powodu to się stało. E, YouTube w mailu przeprosił, że, e, że mnie zestresował, powiedzmy w ten sposób e, i wszystko działa. Aczkolwiek e, kilka rzeczy tam zostało usunięte, mianowicie kilka miniatur na kilku filmach. Pisaliście mi w komentarzu, że różne rzeczy mogą się dziać, jeżeli wymawiam e, różnego rodzaju kolory, podczas gry w sz na szachownicy u Agat Matara, działy się. Podobne rzeczy, nie wiem czy to ma związek z wizerunkiem, ze zdjęciami, może ciężko powiedzieć. Jeszcze nie mam odpowiedzi, czekam na nią z niecierpliwością. Tymczasem dziękuję Wam za komentarze i wsparcie, a jedziemy z partią, która miała miejsce w Pradze. Mamy, moi drodzy, bardzo gorące teraz dni, no ale z szachami tutaj nie możemy się rozstać, więc analizujemy partię dwóch najlepszych szachistów z Polski. Jan Krzysztof Duda kontra Radosław Wojtaszek, moi drodzy, ostatnia runda w Pradze. Panowie grają ze sobą. No cóż, znają się bardzo dobrze, lecz na szachownicy tutaj nie ma przebacz, kto lepszy ten wygrywa. No i przejdźmy do rzeczy: E4, E5. Panowie tak rozpoczęli partię: skoczek F3, skoczek na C6 i koniec B5. Partia hiszpańska na szachownicy klasyczna można powiedzieć, zależy jeszcze jaki wariant. A6, oczywiście odpędzenie gońca. Przypominam dla osób początkujących, że takie wybicie tutaj skoczka i wzięcie pionka e, wiąże się z bardzo słabą pozycją tutaj dla e, tutaj tej dolnej części wojska, powiedzmy, e, bo skoczek wraca i e, tutaj jest szach. No i tak, tak naprawdę tutaj bardzo dobra gra ze strony tego wojska wyżej ustawionego. No dobrze, moi drodzy, no właśnie, to jest ten problem, czy używać tych nazw kolorów, czy nie. Może i tak, ale może w jakichś prostych słowach. Ciężko mi stwierdzić, no mam małego Pietra, ale mam nadzieję, że to już będzie wszystko działało. Moi drodzy, po A6 goniec zagrał na A4, skoczek na F6 klasycznie, atakujemy pionka, no i robimy roszadę. Właśnie myk polega na tym w Hiszpance, że nie trzeba od razu grać D3. Oczywiście można, jest to jak najbardziej prawidłowe zagranie. Lecz Roszada tutaj nie powoduje, że tracimy piona, jest to jeden z wielu wariantów. Oczywiście po tym wybiciu tutaj jest taki bardzo ładny ruch D4, który otwiera pozycję w centrum. Następnie grozi wieża E1, i tutaj taka może być fajna, fajna gierka. Jeżeli ktoś gra ten debiut, to myślę, że się nieco orientuje, polecam. Ja tego omawiać teraz oczywiście nie będę. Jedziemy z partią, goniec na E7. D3 właśnie zostało zagrane. B5 koniec B3. Ta figura jest bardzo potrzebna i nie możemy tak łatwo oddać. Jeżeli byłby taki moment, jakby tutaj zagrał skoczek na A5 i wybił gońca, to by było dla tej strony bardzo dobrze. Oczywiście nie możemy stracić tego gońca. Staramy się tego gońca zachować, ale widzimy, że po skoczku A5 jest bicie na E5, więc jeszcze nie można skoczka tutaj na bandę wstawić. D6 zostało zagrane i C3 ze strony czar. No właśnie, ze strony tutaj e, Radka została zrobiona roszada. No właśnie, widzicie, e, ciężko się niestety odzwyczaić od e, mówienia białe-czarne, tak? To umówmy się, no ciężko w szachach mówić inaczej. Nie wiem, jakie zastępniki można było tu e, zastąpić. No, powiem tak, A4, dobrze, jedziemy z partią i Goniec zagrał na D7. Ok, po tym posunięciu Goniec na C2, tak po prostu, to jest e, w partii hiszpańskiej... Takie Klasyczne zagranie. Ten goniec tutaj czasami się otwiera, jak zagramy sobie D4. Atakując centrum, i to wszystko gra. Wieża E8. Naturalne posunięcie. Ja myślę, że nawet analizując partie arcymistrzów, jesteśmy w stanie czasami popowtarzać jakieś posunięcia i mamy pewność, że jesteśmy. E, znaczy, że dobrze rozgrywamy te partie. Oczywiście wiadomo, że tam im dalej, tym ciężej. No to kwestia treningu, jak, jak we wszystkim zresztą. Wieża E1. Białymi tutaj. E, próbujemy no właśnie próbujemy białymi tutaj grać skoczkiem na d2 skoczek f1 i skoczek na przykład na g3 takie manewry można tu stosować ewentualnie jeszcze z pola f1 można próbować grać na pole e3 h6 radek tutaj zagrał i skoczek właśnie z b2 z b1 na d2 wskakuje goniec w8 skoczek f1 to te typowe manewry wojenne moi drodzy tutaj na szachownicy d5 Zostało takie zagranie od razu. No, znaczy mi się to bardzo podoba w ogóle, z tego względu, że tutaj staramy się łapać jakąś taką przestrzeń w centrum. No i w tym momencie pytanie jest takie: czy wybić na D5, czy zostawić? No, zostawić. No, właśnie nie bardzo chyba, bo czasami są jakieś takie tutaj przepychanki, i te centrum się zamyka, i ten goniec za bardzo nie ma co grać z tej strony. Oczywiście on się tam może przerzucić, no ale B4, D4 można tutaj przeciwnika próbować zamykać dosyć fajnie, dlatego tutaj Janek wybił po prostu na D5. Pewnie nie tylko dlatego, no, ale między innymi skoczek na D5 i goniec na D2. Takie spokojne granie w szachy, i pozycja jest równa. Pozycja jest równa, tutaj silnik szachowy ocenia e, równiuteńką, więc jest w porządku. E, I teraz czarne zagrały B4. Hmm. No właśnie, Ach, uży użyłem tego słowa. Widzicie, ciężko mi się niestety odzwyczaić. Ta analiza jeszcze nie będzie taka super, super, moi drodzy. Widzicie, że... Próbuję uważać na te słowa, aczkolwiek nie wiem czy to ma znaczenie, już, szczerze mówiąc, ciężka sprawa, to cały czas człowieka naciskają z jednej i z drugiej strony. Nie rób tego, nie rób tamtego, bo zamkniemy ci to, albo. ja szkoda gadać co za czasy Moi drodzy, mam, mam nadzieję, że będzie dobrze. B4 zostało zagrane i po tym ruchu właśnie tutaj Janek zagrywa dosyć ciekawy ruch, podoba mi się on A5 Musimy sobie zdać sprawę z tego, że takim posunięciem przerywamy łączność tych pionków. To jest jedna rzecz, a czasami ten pionek może być słabością, dlatego też warto taki ruch wykonać. Tylko, że ta wieża jest, minus jest taki właśnie, że ta wieża jest przy, przyklejona do tego pionka. No ale z kolei skoczek, jeżeli chce tego piona zbić, to też nieco może być przyklejony, tylko w lepszej wersji, bo tu trzeba bronić, a tu atakujemy. I po tym posunięciu tutaj czarne wybiły na C3 pionkiem. Skoczek zagrał na F6. Skoczek na G3. E, moi drodzy, przemanewrujemy tutaj e, te figurki. Wieża B8. Normalna sprawa. E, I bardzo ładny ruch. Goniec na A4. Z, z prostym zamiarem wybicia i spróby, sp spróbowania tutaj zbić na. Mm, właśnie, czy można używać słowa zbić? Niech mi ktoś powie. Bo naprawdę, już ciężko mi powiedzieć co można, a czego nie można. No ale. Jak to inaczej w ogóle jakich słów używać? No dobra, wiem, że troszeczkę przeginam z, tym, z tymi wstawkami, ale no cóż, musicie mi wybaczyć. Moi drodzy, po tym posunięciu właśnie grozi wybicie tu i wybicie tu, dlatego goniec zagrywa na d6, hetman c2, takie no zwyczajne zagranie kontrolne powiedzmy no i coś trzeba grać, wszystkie figury są w grze, nie powiem szczerze, że ta pozycja na przykład nie jest w moim stylu, ale jak miał wybierać, wolałbym grać tym kolorem tutaj na górze powiedzmy w ten sposób, no i no cóż, tutaj Radek zagrał koń a7 i goniec wrócił na b3, goniec tutaj uporczywie próbuje wymiany, więc no wymieniamy na naszych zasadach bo wieża jest już troszeczkę wyżej, wykorzystujemy ten fakt czy ta wieża jest wyżej i zagrywamy D4, no plan jest taki że jak po, będzie wybicie tutaj na D4 wybijamy tutaj, ten pionek robi się słabością po takim zagraniu dlatego łatwo będzie tutaj nam tego piona już podważać ale sprawdźmy co było w partii, bo w partii było nieco podobnie mianowicie e, tutaj wieża zagrała z A na D1 e, przepraszam najmocniej, ruch czarnych e, skoczek zagrał na C6 i wieża z A na D1 istnieją tutaj czasami takie fajne myki mianowicie Goniec bije na H6, a potem gramy D5 z widełkami. No, czasami takie fajne zabiegi kosmetyczne istnieją. Taktyka jest myślę, że bardzo ważnym elementem w szachach, jak nie najważniejszym. Jeżeli chodzi o podstawowy poziom, taki no, początkujących, nawet nie tylko początkujących, powiedzmy do trzeciej kategorii czy drugiej, nawet wyżej. Oczywiście na każdym poziomie taktyka jest ważna, lecz na tym naj, od najniższego poziomu licząc, na pewno taktyka sprawdza się częściej i wiele razy możemy w ten sposób zwyciężyć w partii. W, ten, w tym momencie. Tutaj zostało wybite na D4, i wieża wybiła, pionek wybił. No i zauważcie, że pozycja jest podobna, co przed chwilą tutaj sobie pokazywaliśmy. Mianowicie w tej sytuacji, a w tej sytuacji taka mała różnica, że skoczek już tutaj jest na C6, ale jest atakowany. No, Hetman zagrał na E8, moi drodzy, i wieża E1. Podważamy tutaj tą linię. To no, znaczy, chodzi o to, że po prostu wiążemy pionka, tak, naciskamy na pionka E6. Prosta, myślę, że sprawa. Wieża zagrała na B5. Bardzo ładny punkt tutaj dla wieży. Na B5 ta wieża fajnie sobie może działać po linii 5, nie pozwalając czasami właśnie wtargnąć figurami na piątą linię, jak jakieś tam ataki będą się szykowały? Przede wszystkim też punkt E5 fajnie jest broniony. No tak sobie byśmy to myślę wytłumaczyli. Tutaj skoczek zagrał na E4, szybka wymiana, hetman wymienił. No i pytanie jest takie, moi drodzy, czy tego pionka nie można wybić? No. Można. Sprawdźmy, co by było, bo w partii nastąpiło Hetman na D7. Otóż po wybiciu na A5, tutaj D5 takie bardzo ciekawe zagranie, ale silniki podpowiadają, że sprytnym ruchem jest skoczek B3, bo za chwilę wskakuje na C5. I tutaj no, też grozi wzięcie gońca, tak, no, oczywiście skoczek broni, ale nie chcemy oddać tego gońca, gdyż później ten goniec może być lepiej ustawiony od. Tego skoczka, powiedzmy w ten sposób. No i goniec zagrał, zagrałby prawdopodobnie na C3. Po skoczku C5, Hetman C2, E5 możemy wybić tutaj. I w pionach mamy porówno pozycyjka, jest no równa po prostu. Tak jest oceniana. No cóż, w partii po tym posunięciu zostało zagrane tutaj: został zagrane Hetman na D7. No i moi drodzy, mamy taki. Kulminacyjny punkt tej partii: moment. Mianowicie, troszeczkę tutaj lepiej sobie radzą białe, tak minimalnie, ale oceniłbym to jako taką. No, równą pozycję w miarę. I teraz można by było stosować na przykład takie spokojne ruchy H3. Można by było H4 zagrać, nawet takie ciekawe zagranie, troszeczkę łapiąc przestrzeń. Czasami król ma lufcik, oczywiście tu jeszcze go nie patrzy. Myślę, że teraz to jest nieistotne w danej pozycji, ale czasami się później przyda. A Janek postanowił, jak to w swoim stylu, gdy. Ma okazję spróbować taktyki, to ją tutaj wykona. I co tu mógł zrobić Jan Krzysztof Duda? Otóż, moi drodzy, goniec zbił pionka. Hmm. Ciekawe. Ciekawe zagranie. Ja to jeszcze tak ładnie tutaj e, przestawię strzałeczką. Czy byście się zdecydowali w ogóle na taki ruch? Ja nie sądzę. Jeżeli bym znalazł konkret, to tak, ale tutaj nie widać konkretów. I moi drodzy, Radek przyjął, no bo jak nie przyjmie, to stoi gorzej. Po prostu, jak cierpieć, to za coś. Szach. I tutaj Hetman nie zasłonił się, tylko król zagrał na chaosie. No właśnie. Po tym posunięciu tutaj e, białe mają. E, po tym posunięciu tak naprawdę ta pozycja mo może być równa poprzez e, powtarzanie ruchów. Powiedzmy, tutaj e, e, Hetmanem można zbić. No tak też w partii nastąpiło. Ale e, co by było, musimy sobie to sprawdzić. Jakby król uciekał w tę stronę. Otóż Hetman zbija na H6, król na e 7 No, pamiętajcie, że figura jest więcej tutaj e, po tej stronie i na przykład ruch H4, tak, żeby zasuwać pionem do pola przemiany. Król jak, na przykład by zagrał na D8, co się wydaje dobre, już nie patrzymy na tego pionka, bo bezpieczeństwo króla tutaj jest ważniejsze i na przykład po takim ruchu po wieża F5, żeby ta wieża tutaj też br troszeczkę broniła i na przykład wieża E6. Gonie C8. Takie poleciały tu komputerowe ruchy. No wiadomo, tutaj jeszcze można zagrać Hetmanem na E3. Aczkolwiek, jaką y, stronę byście tutaj obrali? Kto y, ma lepiej? <grystanie> Właśnie nie powiem y, dosłownie, kto stoi lepiej albo gorzej, bo mi się y, oberwie. No widzicie, no znowu mam te wstawki. Sory, dzisiaj tak troszeczkę. Inaczej niż zwykle, poprawię się. Moi drodzy, e, obiektywnie rzecz biorąc, no wiadomo, jak grała w szachy tutaj maszyna, no to e, myślę, że i jednym i drugim kolorem by sobie poradziła, ale e, w tym momencie jest no równo, aczkolwiek bardzo nierównomiernie w figurach, tak? No, te piony wyglądają dosyć groźnie, więc teoretycznie tutaj mm, Janek myślę, że miałby taki komfort psychiczny w tej pozycji, tak powiem. W partii było inaczej. Król zagrał na H8, Hetman zbił na H6, Hetman H7, Hetman dał szacha, Hetman G7 i moi drodzy, oczywiście tutaj pozycja jest równa, jest wszystko w porządku i Hetman zbił na E6. No i właśnie teraz problem tutaj, problem radka w tej sytuacji jest taki. Że ciężko wykonać jakieś dobre posunięcie. No, można by było jednak zagrać tutaj skoczkiem, aby troszeczkę przejść do defensywy i pilnować nieco pól. Aczkolwiek nie byłoby to takie proste, bo czasami wchodzi wieża na E4, na H4 i tam się robi gorąco. No ale tutaj niestety Radosław popełnił no, błąd po prostu błąd. Skoczek zbił pionka na d4. To się narzuca, ale kwestia przeliczenia tutaj e, kwestia przeliczenia, co by było gdyby. Moi drodzy, jak byście zagrali? Można sobie materiał na chwilę zatrzymać oczywiście. Już pokazuję. Skoczek zbił na d4. Hetman wybił. Daliśmy szacha, znaczy ta, szacha dał Janek. Król g8 nie ma wyjścia i wieża e8. Radosław się poddał z prostego powodu, dlatego że po H Król F7 mamy szacha i na końcu mamy nieuchronnego mata. Bardzo ładnie tutaj figury by ze sobą podziałały. Jan Krzysztof Duda wygrał tę partię, poprawił troszeczkę swój ranking, co na pewno jest ważne na tak wysokim poziomie. Wskoczył chyba do, teraz do pierwszej dwudziestki, bodajże jest 18 na świecie aktualnie. Cóż, Wam dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o całej sytuacji, jeżeli macie ochotę. Chętnie dowiem się od mądrzejszych głów, co i jak, co z tym robić, w ogóle jak się zachowywać, no bo popracujemy sobie tutaj jeszcze powiedzmy rok czasu i nagle, hops, YouTube zamknie kanał i co wtedy się stanie? Będzie bardzo przykro. Przeżyłem naprawdę, moi drodzy, chwilę grozy, takiej no, półtora roku ponad pracy intensywnej i w, jedny, w jednym momencie wszystko się ma skończyć. No nie chciałbym tego. Nie wiem. W sumie już nie wiem, co mam powiedzieć. Cześć.